I tym sygnałem myśliwskim, drodzy Państwo, apelem na łowę rozpoczęliśmy nasze ostatnie spotkanie z Koziego Rynku w Radzeniu Podlaskim. Nadleśnictwo Radzeń Podlaski także tutaj jest, także włączyło się w przygotowania czwartego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła. Ze mną Leszek Gajuś, nadleśniczy Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Witamy. Witam serdecznie z miasta Radzeń Podlaski. Tym razem nie jesteśmy w lesie, ale jesteśmy jako leśnicy. Włączyliśmy się w organizację tegorocznego jarmarku Kozi Rynek. No właśnie, kultura łowiecka, kultura leśna. Tym się dzisiaj dzieliliśmy przez cały dzień z mieszkańcami i turystami. My dzisiaj występujemy tutaj pod hasłem Dobre z lasu. I właśnie to hasło bardzo pięknie odzwierciedla to wszystko, co możemy, to co nam daje las. Przede wszystkim las to jest drewno. To jest niezwykły surowiec, który towarzyszy wszystkim nam przez całe życie. Surowiec niezwykły, ponieważ z tego surowca możemy zrobić wszystko, ale również niezwykły dlatego, że jest on pod wieloma względami bardzo najbardziej ekologicznym surowcem. Natomiast las właśnie to nie tylko drewno, ale również wszystkie produkty, dzięki którym możemy mieć wiele różnych przyjemności. My dzisiaj na jarmarku częstujemy wszystkim produktami pochodzenia właśnie z dziczyzny. Możemy spróbować kiełbaski z dzika, możemy spróbować wędliny z jelenia, możemy spróbować też lemoniady z owoców leśnych, ale również możemy poczęstować się pysznym miodem, który pochodzi z leśnej pasieki. Musimy Państwu zdradzić, że my już popróbowaliśmy tych leśnych pyszności, ale też trafiacie, myślę, z taką ofertą dostosowaną do wieku tych osób, które Was odwiedzają. Tutaj chociażby można zakręcić kołem leśnym. Bartosz, chodź, zakręcisz kołem, zobaczymy, co nam się tutaj wylosuje. Zakręć, kochany, a Pan Nadleśniczy opowie w takim razie, że rzeczywiście trzeba już od najmłodszego pokolenia mówić o tym, co daje las i zachęcać do lasów, chociażby w Radzyniu. Tak, tutaj wiedza młodzieży, ale nie tylko młodzież bierze udział w tych konkursach, bo wiele osób dorosłych również uczestniczy i naprawdę jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że uczestnicy naszych konkursów mają taką doskonałą wiedzę na temat lasu. Tutaj w tym konkursie są różne kategorie, kategoria rośliny, gospodarka leśna, ochrona przyrody i w zasadzie nie było takiej osoby, która by dzisiaj nie wygrała nagrody w naszym konkursie. No mamy na przykład kubek tutaj dla uczestnika i tak przez cały dzień, drodzy Państwo, było, ale jesteśmy przed wakacjami, Panie Nadleśniczy, i to też jest okazja, żeby wybrać się chociażby do lasów radzeńskich. Tak, lasy radzeńskie to jest bogactwo przyrody. To są przepiękne tereny położone na południu od Wieprza, a ciągnące się aż po Łuków. Na wschodzie jest miejscowość Wisznice, to jest granica naszego nadleśnictwa i mamy naprawdę tutaj takie perełki, które w trakcie wakacji warto odwiedzić. Chociażby ścieżka przyrodnicza Czarny Las. Mamy pięknie wyremontowane drogi, które nadają się do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, a chciałem zaznaczyć właśnie, że są to jednak takie tereny, które nie są bardzo intensywnie odwiedzane. Nie mamy tutaj w okolicy dużych miejscowości, agromelioracji miejskich, i dzięki temu te lasy są jak najbardziej naturalne. Te lasy właśnie są niezwykle przyjazne dla uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, ale również tutaj można, mamy miejsca wyznaczone, gdzie można zanocować w lesie, oczywiście na odpowiednich zasadach, ale mamy również piękne miejsca, gdzie można rozpalić ognisko, gdzie można zrobić biesiadę leśną. Również na naszym terenie jest niesamowicie atrakcyjna kwatera myśliwska, w której każdy może przyjechać, każdy może zanocować. Są to niezwykle atrakcyjne miejsca. Ale również to przyjdzie okres, kiedy zaczną się jagody, kiedy zaczną się grzyby i to są właśnie te produkty, o których mówimy. To jest to dobre z lasu. Dzisiaj przez cały dzień w Radzeniu Podlaskim można było również porozmawiać z Wami, z leśnikami, Panie Leszku, i dowiedzieć się, poznać bardziej tajniki Waszej pracy.
pracy pięknej, bo to jest praca z pasją, bo dbacie o lasy, ale dbacie też o tę zrównoważoną taką gospodarkę leśną, właśnie dbacie o turystów, więc jest co robić. Tak, to jest właśnie gospodarka, na tym polega gospodarka wielofunkcyjna. Musimy zawsze pamiętać, że podstawą naszej gospodarki to jest drewno. To, co my robimy właśnie, jeżeli chodzi o użytkowanie lasu, pozwala nam wypełniać wszystkie pozostałe funkcje lasu, te nieprodukcyjne, jak nazywamy. A więc możemy dawać, lasy dają możliwość zbierania jagód, grzybów, spacerowania. Las to jest producent tlenu, ale również dzięki temu w naszej gospodarce leśnej możliwa jest ochrona przyrody. My na terenie naszego nadleśnictwa mamy aż 5 rezerwatów przyrody, ale oprócz rezerwatów przyrody mamy liczne użytki ekologiczne oraz miejsca gniazdowania rzadkich gatunków ptaków. My mamy na naszym terenie orły bieliki, mamy orlika krzykliwego, mamy bociany czarne. To są rzadkie gatunki ptaków, natomiast dzięki wprowadzonej gospodarce leśnej te gatunki stają się coraz bardziej popularne na terenie naszej Polski. Nie są one już takimi gatunkami, które są zagrożone wygnięciem. I już czujemy się zachęceni, żeby odwiedzić lasy w okolicach Radzynia Podlaskiego. Leszek Gajuś tak pięknie o nich opowiadał. Jesteśmy na Kozim Rynku. To jest nasze ostatnie spotkanie i właściwie czas na takie krótkie podsumowanie. Wielu mieszkańców, wielu turystów, wielu wystawców, bo przypomnę, że ponad 100 wystawców w tym roku przyjechało tutaj do Radzynia Podlaskiego, ale są i goście, którzy właśnie chociażby wybrali